Hello moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Fallout New Vegas. Cóż, kontynuujemy misję zbierania tych wszystkich różnych holotaśm zawierających tam te jest normalnie osobowości, które mamy tam pouzupełniać w zlewie, także jesteśmy w tym momencie we wsi Higgs, znaczy wieś jak wieś, to raczej jest takie, bym powiedział, osiedle i to do tego zamknięte pod taką szczelną konstrukcją. Znaczy szczelną jak szczelną. Pod jakby, kurde, no w takiej wielkiej hali, tak, żeby... Nie wiem, czy to miało być jakaś forma testu. Tak jak mówię, bardzo przypomina to... no, na samym początku bardzo to przypomina jedną lokację w Falloutie Trójce, tutaj nie będę się w tym momencie zagłębiał, o co to chodzi. Super Steampack, świetnie. Widać, kapsle powrzucali do tego, no to dziwne, nie powinny być tu monety powrzucane? Znaczy ogólnie w całym świecie Fallouta nie było nigdy monet, zawsze są tylko albo przedwojenne pieniądze jako bilon, albo są kapsle. No i ktoś powrzucał kapsle do fontanny, no ale jeżeli to było przed wojną, to w tej fontannie powinny być jakieś, nie wiem, monety, a nie kapsle, no ale okej. Okay. Tak jak mówię, przypomina to jedną lokację z Fallouta trzeciego, ale tylko na pierwszy rzut oka. Ogólnie jest to dużo mniejsze. Domy są gęściej ustawione. Nie wiem, czy do którego da się wejść. No i na pewno nie ma fontanny na środku w Trójce, tylko jest cały taki placyk zabaw. Zobaczmy, aparat fotograficzny, o i trup. O! Można wejść do środka. Bardzo mi się to podoba. Dobra, wchodzimy do 102. Ciekawe, jak duże faktycznie jest to w środku. O kurczę, to jaja są, bo w środku okazuje się... Jesus fucking Christ! Jaki zajebisty zegar naścienny, kurwa, chciałbym mieć coś takiego. Tylko wiecie, działający w ogóle. Ale ja pierdolę, jaki zajebisty zegar naścienny. Jak ja bym taki zegar miał? Znaczy chuj, że ja nie korzystam z takich zegarków, ponieważ wolę osobiście zegarki nie z cyferblatem, tylko właśnie z wyświetlaczem elektronicznym i w formie cyferek, a nie w formie wskazówek. Ale to nie o to chodzi w tym momencie. Boże, jak ja bym taki zegar miał. O kurde. A jakbym miał taki zegar, kurwa. Trzeba by na przykład zrobić sobie taki zegar, bo to wiecie, no trzeba tylko mieć chęci, trzeba mieć czas i trzeba mieć też jakieś minimum warunków do zrobienia takich rzeczy i to można by zrobić. Mąka niepotrzebna. A jebać to wszystko. Kubek, nie kubek. Nic tu nie ma ciekawego. Zobaczymy, co z góry. Ale śmiesznie, tak komputery wszędzie. Toster. Najebali tych komputerów. Biureczko. Sunset. Mamy garderobę jakąś. A, jak zwykle. Przedwojenne rzeczy. Mentanty. Zobaczymy, co tutaj. A, przedwojenne pieniądze. Więcej mentantów. A ja się obłowię mentantami w tym dodatku. W kufrze. Kapsel. Mentanty, mentanty, mentanty. Pusta butelka mi niepotrzebna. Okej, dobra, tu już więcej nic widzę nie ma. O, jest holotaśma. Księga umiejętności nauki ścisłe. Kolejna... Fajnie, kolejna księga umiejętności. Podoba mi się to. Kolejne mentanty jeszcze znalazłem. Zostaw to. W kuferku, patrząc, co jest w kuferku. Kapsle. Dobra. Chyba możemy stąd wyjść. Także nie znaleźliśmy holotaśmy tej do zlewu, ale za to znaleźliśmy nie holotaśmy, tylko... przepis. Trzeba by później się skupić na tym, żeby zrobić sobie te księgi. Czemu nie? Tutaj pusto. Zobaczymy kolejny. 103. Okej, okay, no tu już jest normalnie, nie ma tylu komputerów. Znaczy w ogóle nie ma komputerów. Klatka dla ptaszka. Więcej klatek. Ej, było coś takiego. W którymś domu faktycznie były klatki dla ptaków. Tak mi się przynajmniej wydaje. W New
Nuka-Coli w Falloutie trójce. Bardzo trudny, bardzo trudny. Prawie za pierwszym razem, Luls. Tadam. Gdzie my to wchodzimy? Kurde, jakie tajne pomieszczenia. No i mamy piwnicę. Co my mamy w piwnicy? Tu nic. Klatki dla zwierząt. Misio. Ale wszystko tak fajnie wypadło, fajnie. Fajnie wypadło, fajnie. Nie. To mamy rozpruwać. Aha, to jest nóż. Ktoś tu się bawił w jakieś piła do kości. W jakieś laboratorium. I coś tu ktoś trenował na zwierzętach. Ewidentnie. A zobaczymy. Konwersje, konwersje, konwersje. Odzyskamy coś, co? 10 naboi. Bardzo super. Ogniwo odzysk. 2 do tego. 12. I 9. Dobra. Superancko. Nic ciekawego. Zobaczymy w kufrze. Kapsle, kół, nic. No dobra, no to ogólnie tu nic. O, czekajcie, jeszcze jest drewniana skrzynia. O, dziwne, bardzo trudnie. Bardzo trudny zamek do wyłamania, ale. Jezu, przepraszam was. Między odcinkami zrobiłem sobie przerwę na jakieś jedzenie, na herbatę. Oczywiście herbaty w ogóle nie zdążyłem się napić jeszcze, bo jest kurde gorąca. Ale co ja miałem powiedzieć, to to, że. Dziwne, że było tak zamknięte. A generalnie nic tu ciekawego nie ma. No ale dobra. W takim razie wracamy. Zobaczmy, co w kuchni znajdziemy. Tak jak mówię, wydaje mi się, że w trójce. W trójce właśnie w tej, na tym takim osiedlu był. Był też dom, w którym. Dobra, weźmy to wszystko. Był też dom, w którym właśnie. Były klatki dla ptaków, ale nie jestem oczywiście pewien. Wszędzie są maski hokejowe, nie rozumiem, o co to chodzi. Zastanawiam się, czy na przykład nie mieszkali w tym kompleksie na przykład ci naukowcy, z którymi teraz gadaliśmy tutaj, aczkolwiek może i nie, może tylko obiekt testowy był. Jest księga umiejętności, kolejna medycyna, super, zajebiście. Podoba mi się to, że znajdujemy te księgi wszędzie. Wojenne książki, ale to one nam nic nie dadzą. Spinka, weźmy spinkę, żebyś. O, ostatnio złamałem jakąś jedną. I w kuferku kapsle, nic więcej. Zabawka się uruchomiła sama z siebie, co za. Nie wiedziałem, że to się może uruchomić. I nóż. Jakiś samolot namalowany, czy co? Ale tu nic więcej nie ma. Możemy wyjść. A właśnie miałem tych śladów szukać tego całego pieseła dużego, ale jakoś nie widzę śladów jakichś ewidentnych, nie wiem. To, że wszędzie są maski hokejowe, to chyba nie jest żaden ślad. Właściwie to. Właściwie to po prostu. Jaka wielka buda. Gabe, tak. Miska Gabe'a. No to jest i domek Gabe'a. Właśnie tego pieseła, o którym mówiłem. Wow. To są te ślady. Tak? Czy nie wiem, co to jest? Nie, to jest tylko jakieś takie płyty chodnikowe. Takie. O, ile dużo tego korzenia sobie pozbieramy. A tu jakiś pan martwy sobie leży. Ogniwo fuzyjne nam się przyda. Mentanty weźmie. Może to faktycznie jest ten i to byłby dom Borona w tym momencie. Może ten poprzedni był tej babki. A to by był dom Borona. Ten 108. Co to kurde jest? Krótkofalówki, okej. Tu nic. Teraz zmienimy misję, tylko zobaczymy. Tu gdzieś jest holotaśma jakaś. No, czemu miałem wyłączone światełko? Nie rozumiem. Jak ustawione kubki, the fuck?
A, krótkofalówka nas wzywa, widzę. Dobra, tutaj nic ciekawego, nic ciekawego. Mam jakiś interkom. Też nic nie widzę ciekawego. Szafa nie gra. No więcej krótkofalówek. Ciężarówkę zostawimy. Coraz więcej spinek. O, i mamy projekt zlew szafa grająca. Zajebiście. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. W sekretarzyku. Kapsle. Skrzyneczka, złom. Dobra, tutaj nic. A, kuferek jest pusty. W szafie chyba nic nie było. Sunset. Są szafa grająca, ale tutaj nic nie ma. Próbka dźwiękowa, śpiewak operowy. Okej. Znalazłeś plik rekalibracji limitera dźwięku. Zabierz go do szafy grającej w zlewie, aby przekalibrować emiter dźwięku na nowe efekty. Okej, dobra, to super. To o tym też słyszałem, że ponoć są różne możliwości. A co to kurczę jest to? Wygląda jak jakiś wielki młot, ale to nie jest młot. Nie wiem, co to jest. Dobra, no nic, no to w takim razie wychodzimy, bo mamy plik. A chociaż w tym momencie mamy pełno zdjęć tego osiedla. Weźmy sobie, zobaczmy na zadania. Gdzie to jest? Oddaj doktorowi Borusowi miskę Gabe'a. Aha, i to o to chodziło. Najlepszy przyjaciel mózgu. Okej, okay, no to wszystko. No to tak, także znalazłem po prostu. O to tylko chodziło. Żeby znaleźć tylko miskę Gabe'a. Okej. Okay. Czyli tu już mamy pozaliczane, ale to właściwie byliśmy tylko w trzech domkach. Zobaczmy je wszystkie w takim razie. Odcinek będzie poświęcony na przeszukanie tego osiedla. Ale tak, skoro już mam te dowody, to nie trzeba się bardzo martwić o nic. A, fakt, zabrałem jakieś gówno stamtąd, no ale trudno. Przepatrzmy, o właśnie, w takich księgach umiejętności retoryka, trzeba będzie porobić te księgi. Kurwa, ile misiów, what the fuck? Co jest nie tak? Co jakiś wybieg? Znowu są porozbijane lustra i tyle manekinów. Ciekawe, który z nich. To mówię, to jest pole tych właśnie doktorów. Pytanie, który z nich rozbija te lustra i ma takie pierdolęcie na punkcie mody. Który z nich na pewno, bo taki sam pokój znalazłem właściwie w tym, nie? Damskie są ciuchy, więc może i. Chociaż chuj wie. Ale może i to jest właśnie tej całej babki. Bo wiecie, ciuchy kobiety, nie? Ciuchy kobiety, ciuchy równa się kobiety. Jakby nie było. Wino, wino, wino. Szafa narzędziowa. Nope. Lodówka. Szczerze mówiąc, szukam steampaków. To mnie interesuje przede wszystkim, no ale. Nie można mieć wszystkiego. Weźmy sobie mentanty, możemy wypierdzielać, już więcej tu nic nie widzę ciekawego. Wychodzimy. Okej. Okay. Możemy właściwie zobaczyć, czy coś ciekawego nie ma tutaj. Mam jakąś platformę. Tylko pytanie, czy coś więcej jest na tej platformie, czy to jest wszystko. O, są jakieś skrzynki. Naboje przydadzą się. To nie. To też nie. Także nie. I torba. Kocie oko. Możemy wziąć. Okej, os. Skoczymy. Jej, nic się nie stało nam. Dobra. Ile zostało? Cztery domy już miałem. Czyli jeszcze dwa tylko. No. Tak jak mówiłem, sześć domów jest, nie? Bo sześciu gości. Sześciu naukowców, sześć domów. Zobaczymy ten. Czemu się za każdym razem wytłumacza? O! Securitron typu pierwszego, ale nic tu nie zostało. Znaczy w nim. Stara książka. Skrzyneczka. Nic. Tu jakieś brzęczące urządzenia. Ciekawe po co te interkomy? Czyżby oni się porozumiewali między sobą za pomocą tych interkomów, że tak ten. O, patrzcie, jest obraz czyjś.
Ewidentnie koleś, który projektował te Securitrony albo jakieś roboty ogólnie. Pytanie, czy to jest ten Mobius cały, czy to jest ten główny? Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Następny. Materiał szczepieniowy. Ja raczej amunicji szukam w nich, ale jak widać, nie ma tutaj nic. Może i tych pomieszczeń. Zacznijmy od tego. Nie wiem, po co tam to wziąłem, ale trudno. Tu mamy generator. W łazience. Sobie zamontował generator, wywalił wannę. Czyli nie mył się, ale za to miał prąd. I co my mamy tutaj? Patrzcie, jest to oko. Tak jak mówię, kto jest któryś... To może być ten Mobius. O, i mamy próbka dźwiękowa Tarantula. Uła. A w biurku? Tylko to. Dobra, no tu. Tak. Pójdziemy do szafy grającej i sobie popatrzymy, co tam się uda nam dzięki temu zrobić. Dobra, to by wyglądało na wszystko. I. A, tu z tyłu nic nie widzę. Tam jakieś skrzynki. Ciekawe, co może być w tej, skoro jest tak. Nic ciekawego. Nie, bo wiecie, zawsze liczę na to, że coś magicznego znajdę gdzieś w czymś, ale nope. Skrzyneczka pocztowa na prawym. Szkoda, że te magazyny mi się już nie przydadzą w ogóle, nigdy bym z nich nie korzystam, ale nieważne. Jej, jaka poducha fajna. Kanapa, wszędzie kanapy, dużo kanap. Widzę, że gość ewidentnie. O, nawet barma, kurczę, super. Kapsel 1. Strasznie dużo alkoholu. To jest wino, szkocka, whisky. Duża butelka whisky i widzę dwie butelki z Sunsetem. No, chodźmy do góry. Ktoś tu ewidentnie przyjmował gości. Jest kolejna holotaśma. Księgarz. O właśnie, zobaczymy, co to ten księgarz w ogóle jest. Nabój, kapsel. Kuferek. Weźmiemy wszystko. No, niestety nie. Komputer także nie działa. Jak we wszystkich. O, rękawica doktora Kleina. Wiemy, że to jest doktora Kleina. W takim razie dom. Doktor Klein to jest chyba ten. I też ma mentanty. No co za gnojek. To jest ten główny, który z nami gadał. I fartuch doktora Kleina. Zajebiście. Mamy jego rzeczy. Będziemy się ubierać. No jemu się nie przydadzą. O, apteczka. Dawaj. Coś tam pozbierałem. Co to jest, kurde? Mentanty, dobra. Okej, okay, jeszcze na dole nam tylko zostało i... O, automat sprzedający Sunset. Zajebiście. Ci on miał takie najnormalniejsze mieszkanko. Miał oczywiście swoje biuro, ale ogólnie zrobił sobie domek po to, żeby móc przyjmować gości i tak dalej. Okej, okay, dobra. No to w takim razie możemy się stąd zmywać. Wieś X jest za nami. Chyba tędy się wychodziło. I została nam jedna rzecz do zebrania. Jedna harlotaśma do zebrania z innego miejsca. O, nie byłem przy... Nie otwierałem tych kufrów. Co tu jest? Naboje, standardowo, a w tym taśma klejąca tam niepotrzebne i szafka narzędziowa, złom niepotrzebny, idziemy stąd. Są drzwi, zajebiście. Czekajcie, się napiję herbaty. O Jezu, płaczę, że jest duży ten krater i przez to nie może normalnie podbić całego naraz, bo jest duży. No kurwa, co za ćwok. Dobra, idziemy tam i zobaczmy, co to jest. Gdzie mnie to tam prowadzi? Do X2. W takim razie może wróćmy faktycznie w tym momencie do
do zlewu i aktywujmy te wszystkie pierdoły i za chwilę się wrócimy do X2. O, aczkolwiek widzę, że więcej będzie tego, z tego względu, że tam ostatnio mi mówiło, że są 4, uruchomiłem chyba już, a 10 jest ich, więc no, będzie trochę. Na pewno ten księgarz. Co to mi to daje? Co to jest księgarz? Good day, citizen. Library Processing Unit 232.7 is online and ready to eradicate sedition. Co to kurwa znaczy? Of course, citizen. That's my duty and sole joy in life. All those books from before the war, full of seditious, treasonous, complicated thoughts. Just dump them in and lickety-split, I'll have them pumped, scrubbed clean, and pressed out again clean and white, and sedition-free. Nie stworzyłeś książki z pustymi stronami. Blank books are better for the mind, citizen. Real science by real men in lab coats has proved that introducing outside thoughts confuses the brain. Blank books encourage the reader not to question, but to blindly and zealously accept what's put in front of him. Also, I suppose you could use them to keep a journal. Kurwa, takie, nie wiem, mam wrażenie, jakbym się nagle w portalu znalazł, jak słyszałem te wszystkie w tym momencie komunikaty. Przecież te książki są naszym jedynym dziedzictwem z zamierzchłych czasów, nie możesz ich niszczyć. Citizen. That sounds dangerously seditious. If my reindoctrination module was installed, I'd take care of that for you. Sadly, that system was cut for budget concerns, so you'll have to perform your own indoctrination. Aha, okej, tak, Now, jasne. to begin with, you'll need a cage that can fit over your head and a sack of mole rats. Dzięki. Potrafisz coś jeszcze? What good is eradicating sedition if the malcontents have ready access to the means to make more, citizen? I can also process pencils and clipboards. Wait Super. a moment. Pencil processors offline? Pencil processors offline? Apologies, citizen. It seems traitors have absconded with that module. If you can find a backup copy of the module, I will happily eradicate your ability to create seditious literature. Świetnie. Mam to przetworzenie trochę wywrotowych materiałów. Fantastic, citizen. Just input your quantity of seditious material. Won't that keep you happy and done? Okej, okay, przetwórz książki. Rozumiem teraz. Dwie przedwojenne książki The usunięto, commies have tak? eyes everywhere, citizen. And that means they're not just commies. They're Oczywiście deeply chodzi corrupt. o możliwość wytwarzania tych książek, na które znajduje te wszystkie przepisy. Chodzi o to, że... chodzi o to, że potrzebujemy mieć, wiecie, pustą książkę, żeby coś móc zrobić, tak? Siekacz, okej. Okay. Sałatka pustynna, orzech i pinik. Okej. Okay. Zatwierdź. Fajnie. Grillowana modliszka. Dawaj, jemy wszystko. Nie, szczerze mówiąc, to się tu tutaj dużo przyda, takich właśnie. Z Gekona, stek z Gekona, dobra, no dajmy sobie stek. Well, hello. Zmień masę roślinną zieloną odżywkę. Okej. Okay. Usuwałem. Ale miałem nadzieję, że coś tu wyrośnie, wiecie, za jakiś czas, no ale że coś tu wyrośnie. Zielona odżywka dodano i coś mogę w niej... O, sklonowana biała pokrzywa. Jeez. Owoc kaktusa, ok. Sklonowany owoc opuncji, no to daje najwięcej właściwie ten owoc opuncji, bo przez 10 sekund daje. Zdajmy sobie ten owoc opuncji. Dajmy go na razie tak 14. Dobra. Tu mamy coś. Ok. Jak? Tak, czy my mamy teraz jeszcze wyłącznik światła? Nie, nie ma. Coś, ale coś znalazłem. Przecież coś znalazłem. Hi again, sweetie.
Nie mam tego, kurczę. Co ja jeszcze znalazłem takiego, co... Co mógłbym... A to? Nie ma. Kurczę, no przecież znalazłem chyba trzy holotaśmy, a włożyłem jedną. Nie wiem, gdzie kolejne powkładać. O, a tutaj? Czekajcie, czy ja tu coś miałem zrobić? Chyba nie. A wiem, szafa grająca, to na pewno. Szafa grająca. Gdzie jest szafa grająca? Nie. A tym bardziej nie. A ty już coś Do you możesz require więcej? some addition? Chyba nie. Ale się weźmiemy, uleczymy. Tak, na wszelki wypadek. Nie wiem, jak było z moim stanem zdrowia, ale to nieważne. Szafa grająca jest tutaj. Czym się tu zajmujesz? Dobra, to jest szafa grająca. Tak, mam dla ciebie plik dźwiękowy. Chcę przekalibrować. Tak. Śpiewak operowy jest dostępny dla emitera dźwięku. I ujadanie Gabriela też. I Tarantula też. Ok, przekalibrować emitar. Oddaj jeden ze swoich emitorów dźwięku do rekalibracji. Objawienie. Wybierz ustawienie rekalibracji emitera dźwięku. Śpiewak, ujadanie Tarantula. Zobaczmy, co robi Tarantula. Have you Okej. been flirting with the Ice Queen again? Oh, I'm so much more fun. Nie ma jej nawet. Spokojnie, dziewczyno. No i co mi to? Aha, usunięto z ekwipunku, no też prawda. I co mi to da? Ten emiter cały. Boże, uzbrojenia, nie, co ja w ogóle robię? Tak, dodatkowe obrażenie przeciw robotom i pancerzom wspomaganym. Zapalające, co? Muszę sobie sam to chyba przeczytać. Nie wiem, czy teraz będzie mi to. Wiecie. Odtwarzać muzykę. Pewnie trzeba mu coś dać, żeby odtwarzał muzykę. No dobra, no niby mam ten emiter teraz, ale. Fioletowy. Przeciwko robotom będzie lepszy. No to powiedzmy, no. Tylko nie wiem, czy coś. Czy coś więcej, czy nie. Dobra, sprzedajmy. Chcę coś kupić. Sprzedajmy, bo mamy trochę pierdół. To zostawiamy. To oczywiście sprzedamy. Lornetę zostawmy. Minę odłamkową pieprzmy. Nóż bojowy. Pistolet z tłumikiem maszynowy. Rozpruwacz. Zostawiemy. Okej, protonowy WLG, wzmocniony podpalacz jest bezużyteczny. To też nic za niego nie dostaniemy. Tu miałem hełm metalowy, wypieprzmy. Jakieś fartuchy. Muszę sobie tu pozostawiać te rzeczy. Okulary doktora Mobiusa. Teraz jest godzina. Zacząłem jakoś 12 po. Dobra, to wiecie co, może skończymy. Skończymy pewnie odcinek. Nie wiem, czy na promieniowanie będę potrzebował coś. Może będę potrzebował. Dobra, to zatwierdźmy. W zamian za to trochę steampaków sobie kupię. Wszystkie właściwie. Tak. I okej, i myślę, że zrobimy tak, że tak. Ja sobie do następnego odcinka zobaczę po prostu. Ile do następnego odcinka sobie zobaczę. Przede wszystkim, co dają te tryby, te holotaśmy, co one dają, którego użyć i tak dalej, bo nie jestem w stanie teraz określić, czy w tym momencie ja mam, jak to się nazywa, czy w tym momencie mam możliwość burzenia tych, znaczy burzenia, anulowania tych ścian, czy. Bo z tego, co mi kumpel mówił, to jest taka podstawowa umiejętność, czyli zdejmowanie tych ścian energetycznych, a później dają różne efekty. Więc ja sobie przepatrzę, co te efekty dają, to jest raz. Przepatrzę sobie też coś jeszcze. Coś miałem jeszcze. Aha, ile tych sprzętów jest, bo jakoś nie umiem ich policzyć. Tu jest jeden, to tak. Tu jest drugi, okej. Trzeci, powiedzmy, że to jest to. Czwarty jest tu. Piąty, szafa grająca. Szósty. Siódmy. A gdzie jest, kurwa, więcej ich? Ja tego nie czaję. Gdzie są kolejne jakieś sprzęty do ogarnięcia?
jakąś mapę, jakieś, nie wiem co. Tu więcej nic po prostu nie widzę, no. A ma być ich ponoć 10. A, tu jest jeszcze jeden. Dobra, to jest 8. No to jeszcze dwa muszę znaleźć, nie wiem. Dobra, także ja się tutaj po prostu zorientuję trochę w tym synku. Zorientuję się na pewno też, jak wygląda sprawa z tymi książkami, gdzie, w którym miejscu je można tworzyć. A, toster, możemy rozmawiać z tosterem, okej. O to chodziło, on mówił o tym tosterze, nie? Nie wiem, że mogę z nim rozmawiać. To tutaj mam chodzi o to, że to jest kufer na moje rzeczy. Dobra, właściwie to tutaj sobie powrzucam kilka rzeczy, mianowicie te fartuchy. Akurat nie, akurat... Tak się zmienia, akurat to sobie wezmę. To sobie też tu zostawię. To też sobie zostawię i to sobie też zostawię. Albo może nie, wezmę ten kombinezon. Czy coś jeszcze chcę tu zostawić? Astra na razie nie będę używał. To też nie. Kurwa, wziąłem całość z powrotem. Boże, jestem momentami taki głupi. No dobra, słuchajcie, to jak mówię, skończę sobie te odcinki tak. I przede wszystkim co to zobaczę, jak wyprodukować książkę. Greetings, citizen. Jak wyprodukować książki i jak działają te mody do tego pistoletu. No, a na ten moment się z wami żegnam, także dzięki za oglądanie. Jak się podobało, pamiętajcie, żeby mi dać o tym znać, czyli... Boże. Dobra, never mind. Tak jak mówię, dajcie znać, jeżeli wam się podobało. No i co, trzymajcie się, do następnego, bye bye.